Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam wszystkich w kolejnym świątecznym dniu, choć dzisiaj święto nieco inne, bo to nie kolejarze świętują, lecz górnicy i barbary. Zatem, jeżeli jest wśród słuchaczy i oglądaczy naszego programu Barbara lub Barbary, to wszystkiego najlepszego i wszystkim górnikom, którzy być może też są kolejowymi hobbystami, składamy najlepsze życzenia od całego PMM-u. Jak widzicie, dziś trochę inny wystrój, trochę nowego sprzętu się pojawiło. Jestem ciekaw, czy napiszecie, czy obraz jest dzisiaj lepszy, bo nowa kamera, nowe wyzwania, nowa próba, no i dzisiaj, jak widać, jestem w tym studio, w którym z reguły nasze lektorki nagrywają dźwięk do PMM-owych filmów. Ale do rzeczy, bo nie o tym miałem mówić. Dzisiejszy temat wiadomy. Elektryka i elektronika, a zatem coś, na czym nie bardzo się znam. I do tego się przyznaję. Oczywiście wiem, że jak są dwa kable i na końcu żaróweczka lub silniczek, to jak w te kable pójdzie tam jakiś prąd, to te elektrony tam sobie krążą i ten silniczek albo się rusza, kręci, a ta żaróweczka świeci, bo tego mnie nauczyli na fizyce, oczywiście, jak każdego, ale już systemy, poważne systemy sterowania, to pozostawiam fachowcom. Natomiast oczywiście parę słów wstępu, fundamentalnych słów wstępu o elektryce wam powiem. Dostałem wytyczne, dlatego mam tutaj taką ściągaczkę, z której będę od czasu do czasu korzystał, żeby jakiejś gafy nie popełnić. A zatem elektryka i elektronika na polskiej makiecie modułowej. I przede wszystkim fundamentalne założenie. Sterowanie taborem i sterowanie elementami makiety. To są dwa niezależne systemy. Niezależne systemy. I jeszcze raz powiem, niezależne systemy. System sterowania cyfrowego taborem, bo taki stosujemy, to domena maszynisty, człowieka, który dzierży manetkę, którą uruchamia tabor, lokomotywy, czasami coś w wagonach, bo i wagony też już mają dekodery po to, żeby włączać, wyłączać światło, otwierać drzwi, czy robić różne inne dziwne rzeczy. To domena maszynisty i on się tym zajmuje. Natomiast urządzenia do sterowania makietą, urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, oświetleniem na makiecie i wszystkim tym, co związane z obsługą makiety, to domena najczęściej dyżurnego ruchu. Rzadziej dróżnika przejazdowego czy zwrotniczego, najczęściej dyżurnego ruchu. I te systemy nijak się nie spotykają elektrycznie. Nie może tak być, że bawiąc się w kolej w miniaturze, maszynista przekłada sobie z manetki rozjazdy. No nie, bo to dyżurny ruchu kieruje ruchem pociągów. Oczywiście czasami maszyniści rozjazdy przekładają na bocznicach, ale nie robią tego z manetki służącej do prowadzenia ruchu pociągów, tylko robią to z odpowiedniego pulpitu lub czasami nawet mechanicznie, ręcznie, przy pomocy innych urządzeń sterowania makietą. A zatem pierwsza część, którą należy sobie wbić do głowy, jeżeli bawimy się w sposób określony przez polską makietę modułową, to mamy dwa systemy sterowania. System sterowania pojazdami kolejowymi i system sterowania urządzeniami na makiecie. Jeżeli te dwa systemy mamy już rozdzielone, to zajmijmy się oczywiście tym pierwszym, czyli systemem sterowania dla taboru. Jest to system, jak powiedziałem, cyfrowy, ale on też wiąże się z makietą, bo przecież tabor odbiera wszystkie sygnały oraz napięcie, prąd z szyn. A zatem w makiecie ten sygnał, to napięcie, ten prąd musi się pojawić. I najprościej rzecz ujmując, wszystko to, co na górze w
funkcjonuje jako dwie szyny, to pod makietą funkcjonuje jako dwa przewody. Czyli szyny są zdublowane pod makietą przez przewody. Główne przewody to przewody grube. Jak mi tutaj napisano w ściądze, 1,5 mm². To już jest poważny przewód. I taki przewód prowadzi napięcie zasilające po całej makiecie. Po całej makiecie. Tak jak idą szyny. Na każdym module, nie segmencie, module, obok profilu przejściowego montuje się gniazdo, a właściwie zespół gniazd, bo skoro dwa przewody, to i dwa gniazda. Dwa gniazda najprostsze. Mówią na to gniazda typu bananowego, czyli taki bolczyk, można w to gniazdo włożyć, taką najprostszą wtyczkę i pojedynczym przewodem połączyć jeden profil przejściowy, czyli prąd z jednego profilu przejściowego do drugiego. Oczywiście nie z profilu przejściowego, tylko z toru przy profilu przejściowym. Natomiast pomiędzy segmentami modułu połączenia elektryczne są dowolne. Norma tego nie precyzuje. Nasze wytyczne o tym nie mówią. Można stosować te same złącza bananowe, ale na przykład u mnie na Lewinie są to złącza typu Canon. Takie pewne złącza, których używają estradowcy gdzieś tam do mikrofonów, do gitar i do innego sprzętu. Proste, ciach, ciach, powtykam w gniazda odpowiednie wtyczki i działa. Na przekrojach przejściowych, czyli na modułach, obowiązują dwa pojedyncze kabelki zakończone owymi wtykami bananowymi, bo na końcach modułów są gniazda do takich właśnie wtyków. Są tacy, którzy między makietą przeprowadzają napięcie wielozłączami, takimi jakimiś komputerowymi czy jeszcze innymi i tam jest i sygnał taki, i śmaki, i oświetlenie, ale tak jak mówię, to są oddzielne, jak to mówią fachowcy, piny, oddzielne metalowe bolczyki, oddzielne metalowe gniazdka, które nie łączą ze sobą tych systemów. Drugim systemem, czyli to jest zasilanie, które dubluje jakby szyny. Drugą magistralą biegnącą wzdłuż makiety jest sześciożyłowa magistrala sygnału sterowania cyfrowego. To jest taka magistrala, która biegnie sobie najpierw od centrali do bostera, potem od bosterów do przyłączy, czyli do gniazdek, gdzie można wpiąć manetkę do sterowania, jeżeli manetka jest manetką przewodową. Bo jeżeli ktoś korzysta z manetek bezprzewodowych, jak na przykład ja, to w ogóle ta magistrala nie jest mi do niczego potrzebna. Ja jestem połączony przez Wi-Fi z jakimś tam urządzeniem stojącym sobie gdzieś, czy z kilkoma urządzeniami stojącym tam gdzieś i nie myślę w ogóle o wtykaniu i wytykaniu tej mojej manetki. Jak jestem maszynistą, to sobie po prostu przy pociągu idę i cześć. Jeżeli ktoś ma manetkę przewodową, to dla tych osób rozciągamy ową magistralę, to ona nie jest związana w jakiś sposób z makietą, to jest luźny kabel, który sobie od jednego gniazda wtykowego do drugiego idzie. Manetki podłącza się wtyczką, nazwijmy to telefoniczną, to jest wtyczka typu RJ, już mnie nauczono, że to jest wtyczka RJ12 i taką wtyczkę się wtyka w odpowiednie gniazdo i tylko temu ona służy. Nic innego tam nie jest podłączane. Za wyjątkiem bosterów, bo bostery też są sterowane poprzez, wiem, że to jest pin 1 i 6, też się nauczyłem, właśnie tą magistralą centrala steruje bosterami, bo każdy, kto ma stację, kto ma posterunek, musi mieć boster po to, żeby zapewnić odpowiednie napięcie, odpowiedni poziom tego sygnału, ale to już niech o tym mówią elektronicy. Sprawa jest prosta. Całość jest znormowana tak, że wystarczy w odpowiednie gniazdka powkładać odpowiednie wtyczki i działa. Zawsze działa, bo do tej pory jak pojechaliśmy na wystawę czy na spotkanie, to nasza makieta po wetknięciu odpowiednich wtyczek zawsze działała i zawsze sterowanie było. A zatem elektryczność na makiecie jest niesamowicie prosta, ta służąca do sterowania taborem. Natomiast sterowanie urządzeniami, to jest
ogromna dowolność. Ogromna dowolność. Bo u nas jest tak, jak na prawdziwej kolei. Są stacje, są posterunki, na których są urządzenia ręczne, na przykład kluczowe. Są urządzenia mechaniczne, w oryginale pędnie drutowe. U nas niekoniecznie pędnia drutowa, ale na przykład cięgło mechaniczne pod makietą. To też jest sposób. Są urządzenia elektromechaniczne, urządzenia przekaźnikowe i wreszcie urządzenia komputerowe. To nieistotne, jaki zastosujemy system na naszej makiecie do sterowania tak zwanymi peryferiami. To naprawdę nie jest ważne. Ważne są zupełnie inne rzeczy, żeby system był pewny, skuteczny i żeby system słuchał nas, a nie my się dziwili, co ten system robi. Tak? To nie urządzenie steruje człowiekiem, tylko człowiek steruje urządzeniem. Najważniejszym systemem oczywiście przy zabawie w kolej w miniaturze jest system sterowania ruchem kolejowym, czyli system zabezpieczenia ruchu kolejowego. To to, o czym pisaliśmy w ostatnich artykułach. To to, od czego zacząłem. O zależnościach, o wykluczeniach. A potem Klaus dodał do tego właśnie jak to można realizować i niedługo ten cykl znowu pójdzie krok dalej, bo już nowy artykuł jest gotowy. Natomiast to jest opis, jak działa dany system, ale jaki on jest, czy elektryczny, czy elektromechaniczny, czy mechaniczny, czy kluczowy, czy przekaźnikowy, czy komputerowy, to nie ma znaczenia. Oczywiście na razie systemy sterowania ruchem próbujemy, ale wiemy o tym dobrze. To jest clue działania prawdziwej kolei. A zatem odtworzenie systemu sterowania ruchem w miniaturze to nasz cel. Nasz cel jako polskiej makiety modułowej. Bez systemu sterowania niestety makieta, która ma być modelem kolei, szybko okazuje się być zwykłą zabawką. I dlatego dążymy do maksymalnego realizmu w tych wszystkich urządzeniach. Spoglądam na zegar i jeszcze mam 3 minuty. I bardzo dobrze, bo mam tu jeszcze jeden punkt, w którym mi napisano, jakie są plusy i minusy danego systemu. Systemu oczywiście sterowania tymi peryferiami, w tym systemu sterowania ruchem makiety. I napisano mi tak, że jeżeli system jest analogowy, to zawsze jest dużo kabli. To zawsze trzeba stosować przekaźniki, przełączniki i możliwość realizacji zależności jest może nie tyle trudna, co miejscochłonna, bo to są urządzenia do znacznych rozmiarów. I wszystko podobno, to mówią fachowcy, działa dopóki kabelek się nie urwie. Jak kabelek się urwie, to w tej plątaninie kabli zaczyna być problem. I rzeczywiście tak jest. Na lewinie jest plątanina kabli i tylko jedna osoba, ta, która te kable polutowała, czyli ja, jest w stanie dojść co do czego. No, chyba, że ktoś ma mocne zacięcie i kabelek po kabelku, miernikiem po kolei sprawdza, to jest w stanie dojść, co się urwało, co się odlutowało. Lewin jest zbudowany bez żadnych zasad, jakby elektryk wszedł pod spód i zobaczył ten gąszcz kabli, to prawdopodobnie przeżegnałby się lewą ręką i uciekł, ale działa, ale działa. Drugim systemem jest system cyfrowy z drugiego biegunu. To jest system, w którym ilość połączeń kablowych jest minimalna. Są nieograniczone możliwości konfiguracji tego systemu, rozbudowy, programowania, a zatem organizowania zależności, wykluczeń i tego wszystkiego, co związane z systemem sterowania ruchem kolejowym. Natomiast ten system jest niezawodny tylko wówczas, jak zostanie dobrze zbudowany, dobrze przetestowany, wtedy działa prawidłowo. Natomiast on powinien działać bezawaryjnie. W przypadku awarii bez elektronika naprawić taki system jest bardzo trudno. No dla mnie to byłaby absolutnie klęska. Dlatego też nasi elektronicy
zawsze mówią o systemie modułowym, że jeżeli to, co było w ostatnim artykule Klausa, że jakaś tam podstawka i coś tam wepchane, jakiś taki wetknięty moduł, jeżeli popsuło ci się na tym segmencie, wypinasz ten moduł i masz zapasowy, wkładasz i cześć, i działa. Wtedy naprawdę nie musisz być żadnym wyrafinowanym elektronikiem, bo to jest najprostsza naprawa, czyli wymiana elementu. Oczywiście, jeżeli ktoś jest dobrym mechanikiem, to może zastosować elementy mechaniczne do sterowania. Cięgła, widziałem kilka takich makiet, świetnych makiet, no nie polskich i nie z PMM-u, ale moim marzeniem jest na przykład makieta kluczowa z tablicą Zazulaka. Fantastyczna sprawa, najprostsze urządzenie, śmieję się, że mechaniczny komputer, tu ktoś mnie ostatnio strofował w swoich komentarzach, że to nie ma nic wspólnego z komputerem, może i nie ma, ale ja jako laik widzę w tym zasadę działania logicznego komputera, logiki. Jeżeli klucz przekręcę tu, to wtedy wyjmę ten. Jak ten wyjmę, tu włożę, to przekręcę, to wyjmę to. I na końcu ciach, rozjazd przełożę, podam semafor czy coś takiego. A zatem podsumowując mój wykład, który już się zrobił przydługi o minutę, to dwa systemy na każdej makiecie. Zasilanie i sterowanie taborem oraz zasilanie i sterowanie peryferiami. Systemy niezależne od siebie. Najważniejsze, kluczowe. Jeżeli ktoś buduje segment szlakowy, to praktycznie ma tylko elektrykę rzędu pierwszego, czyli tylko system sterowania taborem, no bo peryferiów po prostu nie ma. No chyba, że postawi domek i w domku jest oświetlenie, ale to brońcie Panie Boże, żeby on wziął źródło zasilania z toru, żeby się żaróweczki w tym domku świeciły. To nie tak. To ma być oddzielny transformatorek, podłączony, pstryczek, elektryczek, niezależny system. I te kluczowe rzeczy związane z tą podstawową elektryką i z tym podstawową instalacją systemu sterowania taborem macie w naszych wytycznych. Bardzo dokładnie napisane. Co do czego, co podłączyć, jakie gniazdko, w którym miejscu. Koniec wykładu. Powiedziałem chyba wszystko, nie dopełniłem jednej rzeczy. Oczywiście nie przedstawiłem kolegów, którzy są razem ze mną, oczywiście są głosowo, dźwiękowo, tak, a nie wizyjnie, bo na razie jeszcze wizyjnie nie potrafimy tego zrobić, ale szanownych kolegów pozwolę sobie przedstawić, bo jest z nami jak zawsze moja prawa ręka i reżyser całego spotkania, czyli Marcin. Dobry wieczór wszystkim. Jest z nami moja druga ręka, czyli ten, który jest zawsze z nami od początku, czyli Sebastian. Dobry wieczór wszystkim. No i jest osoba najważniejsza, jest Klaudiusz, czyli Klaus, nasz elektronik. Dobry wieczór, witam wszystkich. No to teraz już wiecie, z kim macie do czynienia. Ja oczywiście znowu świecę przed wami gębą. Nie świecę, bo dzisiaj mnie w związku z wejściem do studia upudrowano, więc nie powinienem tak mocno błyszczeć, chociaż reflektory strasznie mocno dają po oczach, no ale nic, damy radę. Cóż, myślę, że pora na to, co zwykle, czyli na pytania i o pomoc oczywiście poproszę Marcina. Jak najbardziej. Pierwsze pytania już się pojawiły praktycznie równo z tym, jak skończyłeś mówić, więc to się zaczyna powtarzać. Wszyscy się już chyba przyzwyczaili, że zawsze 15 minut jest ciszy, wysłuchiwania, a potem sypią się pytania. No, takich trochę jest konkretnych. Artur Olesiński pyta, czy jesteście za rozwiązaniem robienia jednej magistrali dla boosterów i fredów, a nie osobnej magistrali dla boosterów i LN-boxów, która wychodzi z centralki? Powiem tak, robimy jedną, natomiast czy powinna być jedna, czy dwie, no to myślę, że Klaus za chwilę to powie, tylko że pamiętajmy, im więcej linii, tym więcej kłopotów, no bo to kolejne kable, kolejne gniazdka, ale to spojrzenie laika. Aczkolwiek nie zawsze, niech Klaus już się wypowie. Oczywiście. Tutaj bardzo dużo zależy od wielkości makiety i przy makietach tej wielkości, jakie my zazwyczaj budujemy w gronie PMM-owiczów,
Wystarczy jedna magistrala w zupełności, ponieważ prąd pobierany przez pojedyncze manipulatory jest na tyle niski, że ta jedna magistrala sobie daje radę. W momencie, kiedy makieta będzie ogromna, należałoby jednak ciągnąć dwie osobne magistrale, jedną dla manipulatorów, a drugą dla boosterów. Ja pamiętam, Klaus, jak kiedyś rozdzieliłeś magistralę od centralki chyba w trzy kierunki, taką rozdzielnicą właśnie po to, żeby na trzy końce makiety była krótsza droga do tego ostatniego przyłącza, prawda? Tak, tak, to był układ powiedzmy gwiazdy, tak. Ale to jest jeszcze troszkę inna sprawa. Bardzo, bardzo fajna sprawa właśnie, kiedy makieta rozchodzi się w kilku kierunkach. Wtedy właśnie układy typu gwiazda właśnie do zasilania tych wszystkich peryferiów do tej magistrali są wskazane. Ale Klaudiuszu, ja myślę, że tutaj warto też dodać jedną rzecz, że w tej chwili tych odbiorników wpinanych do magistrali jest coraz mniej. Korzystamy z odbiorników głównie radiowych Wi-Fi, więc też ta magistrala nie jest już tak obciążana. No dokładnie tak. Dlatego my stosujemy jednoprzewodową magistralę, bo część użytkowników korzysta z bezprzewodowych manipulatorów wtedy nie ma problemu z prądem. Ja już sobie nie wyobrażam latać z tymi wtyczkami. No jednak jak to jest, że dobre jest wrogiem lepszego? Nie, lepsze jest wrogiem dobrego. Chyba tak to działa. Warto doprecyzować, ponieważ na początku wspomniałeś, że już magistrala tam niekoniecznie jest potrzebna przy używaniu manipulatorów bezprzewodowych. No tak nie do końca, żeby tak sobie wszyscy do serca tego nie wzięli. Tak, ponieważ... wiem. Jak coś się stanie, to wtedy strach w oczach i szukanie, gdzie się wetkać, jeżeli się straci sygnał. Wiem, oczywiście. Bezprzewodowa jest mimo wszystko nadal zawodna, w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu się jest, czy jakichś routerów Wi-Fi nie ma. Tak, raczej myślałem tutaj o makiecie prezentacyjnej, którą ogarniamy wzrokiem, niedużej makiecie, znaczy makiecie modułowej, ale w formie prezentacyjnej, gdzie jedno gniazdko mi tam w zupełności wystarcza w sytuacjach awaryjnych. Tak, tak, oczywiście, jasne. Rozmawiamy o makiecie modułowej. A na makiecie modułowej, tak, oczywiście. Najwięcej tego prądu jest potrzebne, najwięcej jest strat na magistralach. O tym. Tak jest. Pytanie Trainbrands. Czy z punktu widzenia PMMH0 jest sens stosowania przy makietach powtarzaczy sygnałów, których rolą jest usprawnienie maszynistom widoczności sygnałów na semaforach z większej odległości? To może ja na to odpowiem. Można, oczywiście, że można, natomiast no to właśnie jest cała atrakcja, jak trzeba te malutkie sygnały obserwować, gdzieś tam głowę wsadzać, patrzeć, co jest naprawdę, no to jest właśnie to clue zabawy. Tak, gdyby te sygnały były z boku, to co już mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, to za chwilę się okaże, że maszynista w ogóle może siedzieć w fotelu gdzieś zupełnie indziej, mieć monitor, kamerę i powtarzacze sygnałów i właściwie kurczę po zabawie. Właśnie to jest fajne, że trzeba tu zajrzeć, tam. My na przykład stosujemy powtarzacze, tak, rzeczywiście mamy na ramie makiety powtarzacze, ale to są powtarzacze wskaźników, żeby zwrócić maszynistom uwagę, gdzie jest ograniczenie prędkości, gdzie należy podać sygnał baczność, bo te rzeczywiście są malutkie. Natomiast sygnały SR-kowskie, sygnały na semaforach, tarczach, raczej skłaniamy się do tego, żeby obserwować te rzeczywiste malutkie sygnalizatory czy semafory na makiecie. Czy Klaudiusz coś dopowie do tego tematu? Nie, myślę, że nie trzeba. Te powtarzacze, no jedni je mogą lubić, jedni ich mogą nie lubić. Faktycznie patrzenie się na makietę, na trasę przejazdu, powiedzmy taboru, który się prowadzi, jest bardzo fajne i taką namiastką prowadzenia prawdziwego pociągu, że szuka się tych to wskazań. To mój pociąg, a ja maszynista patrzę na tor, jak prawdziwy maszynista. Dokładnie tak. Dobrze, to lecimy dalej z pytaniami, ponieważ... Ja, Marcinie, przerwę, bo tutaj jest taki komentarz, żeby pan Leszek podgłośnił mikrofon, bo słabo słychać na tle innych użytkowników. Proszę bardzo, już robię głośniej mój mikrofon, teraz powinno mnie być słychać lepiej. To był tylko jeden komentarz na 148 osób, także jakby coś było źle, to byłoby pewnie więcej. Ale już jest, już. Więcej już komentarzy było dotyczących oświetlenia, które jest zbyt silne, ale to jest kwestia dopracowania. Wracamy do tematu, lecimy z pytaniami. Klaudiusz,
Chodzi o CV-ki. Czy na warsztacie, PMH0 możecie podać jakieś wartości CV dla danych lokomotyw? Oczywiście tych podstawowych występujących na naszych torach, na przykład SM42, SM45, żeby poruszały się realnie. O, to już będę tylko słuchał, bo to już zagadnienie, o których kompletnie nie mam pojęcia. Ja myślę, że tu nie będziemy rozgrzebywać tematu CV-ek w tej audycji, bo to jest bardzo rozległy temat i tak naprawdę do każdego dekodera trzeba indywidualnie podchodzić. Więc lepiej jak podczas, powiedzmy, testów z taką lokomotywą weźmie się albo instrukcję, albo spis tych CV-ek i wtedy sobie można poeksperymentować, albo ktoś, kto rzeczywiście się na tym zna, ustawi to od razu. No właśnie, ja mam w swoim taborze ustawione owe CV-ki raz na zawsze i nic w nich nie grzebie i jeździ tak bezawaryjnie od wielu, wielu lat. Także myślę, że grzebanie przez kogoś, kto się na tym nie zna, to może więcej szkody narobić, prawda, Klaudiuszu, niż pożytku. Dokładnie, aczkolwiek warto w momencie, kiedy nabędziemy jakiś tabor albo go ucyfrowimy, tak, to się tak teraz na to mówi, warto przejrzeć te ustawienia, sprawdzić, jak ten tabor się zachowuje i dokonać korekt, żeby on tam ruszał, powiedzmy, powoli, czy hamował tak, jak powinien hamować. Tu ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja w swoich lokomotywach sam, nie mając pojęcia, co to są CV-ki, taką małą, najprostszą myszką ROCO ustawiłem przyspieszenie ruszania i opóźnienie hamowania. Po prostu wpisywałem tam różne wartości, bo tam było napisane w przedziale odtąd, dotąd mogą być i aż było mnie zadowalające, wtedy powiedziałem, że o tak ma zostać. Nie mam pojęcia, jaka CV-ka się zmieniła i dlaczego. Tam było to wciśnij gwiazdkę, wciśnij coś tam, jakąś piątkę, śmątkę, coś. Wtedy. I tak zrobiłem, podług instrukcji, kompletnie nie mając pojęcia. Robiłem to, jak to mówią, rozpoznanie bojem to było, tak. Dobrze, wróćmy do konkretów. Ja proponowałbym oprócz tego, żeby każdy, kto gdzieś taki dekoder zakupi, czy ktoś mógł go zaprogramuje, żeby te wartości CV mieć gdzieś zanotowane. W przypadku, gdyby trzeba było ten dekoder przywrócić do wartości fabrycznych, bo coś się zawiesi, coś się zepsuje, wtedy warto będzie to odtworzyć. Chyba Klaudiusz się ze mną zgodzi. Jak najbardziej może się tak zdarzyć, że trzeba zresetować dekoder. I wtedy, jeżeli nie mamy zapisanych wartości tych CV-ek, jaka była dla konkretnego modelu, no to musimy tak naprawdę od nowa go konfigurować, ustawiać i szukać tych właściwych wartości tych CV-ek. A ja wynalazłem, mogę teraz, Marcinie, bo ja wynalazłem pytanie Alfa Piotr 66, czy na kolejach wąskotorowych również stosuje się urządzenia SRK? No pewnie! To jest zasada prowadzenia ruchu kolejowego na każdej kolei, że są to urządzenia często proste i prymitywne, nawet pozbawione semaforów, tylko zamki na rozjazdach, na wykolejnicach, ale są to urządzenia SRK, a bywały koleje wąskotorowe, na których urządzenia były całkiem skomplikowane. Prawda, Marcinie, na przykład ta stacja obok ciebie tam niedaleko. Prawda, aczkolwiek teraz ja proponuję, żebyśmy szli z pytaniami jednak po kolei. No dobrze, nie, tak to przeczytałem, tylko oczywiście, jedziemy dalej. Do tyłu i wracamy do pytań po kolei. Kolejne pytanie, modelarstwo kolejowe H0TT. Czy napędy firmy MTB, czy model MP1, MP5 są godne polecenia do makiety modułowej? No ja mogę odpowiedzieć, że są godne polecenia, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na to, że w przypadku awarii gdzieś tam podczas jakiegoś spotkania, jakiejś wystawy, dość ciężko ten rozjazd przełożyć, jeżeli taki napęd ulegnie awarii, więc na to trzeba być przygotowanym, że trzeba go wtedy zdemontować. Odpowiem filozoficznie, a który napęd jest dobry? Ten, który działa bezawaryjnie. Jeżeli ktoś ma taki napęd MP tam coś i mu działa bezawaryjnie przez ileś tam lat, to jest dobry, ale właśnie taki napęd na makiecie Janusza na Teodorowie, nie, to nie był taki napęd, to był inny napęd, jakiś Tiligowski. Tiligowski napęd, nam niestety spłatał figla. I był wtedy bardzo poważny kłopot, bo wymiana napędu takiego to nie jest 5 minut. Mhm. Ja może tutaj dopowiem. Pytanie do Klaudiusza. Jakie polecacie dekodery osprzętu, na przykład do zwrotnic i do semaforów świetlnych i kształtowych? No to podobnie jak poprzednio, jak powiedział Leszek, każde, które działają tak naprawdę, myślę, że jest wiele takich produktów na rynku, wiele firm produkuje tego typu rzeczy.
My raczej do tej pory mieliśmy głównie analogowe sterowanie rozjazdami i oświetleniem. Teraz powoli jakby makiety PMM-owe przechodzą na powiedzmy poziom cyfrowy i różne, myślę, że Arduino głównie na razie tutaj będzie dominowało, aczkolwiek niewykluczone, że któreś z tych gotowych rozwiązań też będziemy testować i próbować, jak one się sprawdzają. Klaudiusz, to jest pytanie, Miojcik, w temacie jeszcze tej gwiazdy, czyli tego takiego rozprowadzenia magistrali w różnych kierunkach. Czy w takiej gwieździe na końcu każdego ramiona gwiazdy zakładamy rezystor terminujący końca magistrali? Nie, nie zakładamy żadnych rezystorów, niczego takiego, żeśmy do tej pory nie stosowali. I ja na przykład bym nie mógł założyć, bo nawet nie wiem, co to takiego. No ale dobrze. Kolejne pytanie jest od Artura Olosińskiego do Klausa. Czy testowaliście manipulatory Wi-Fi, ale na większej przestrzeni? Czy nie zanika sygnał? Czy stosowaliście jakieś reparatory Wi-Fi? Nie, repeaterów nie stosujemy, aczkolwiek mamy dwa nadajniki czy odbiorniki tego sygnału. Nawet trzy w porywach były. Pamiętam. A nawet trzy, tak jest. Więc jeżeli jest duża hala, to rozmieszczamy te urządzenia odbiorcze w miarę równomiernie po tej hali, tak żeby one pokryły swoim zasięgiem powiedzmy większość tej hali. Inną sprawą jest to, że hale, szczególnie o metalowych konstrukcjach, wystarczy, że dach jest cały metalowy, jednak powodują problemy z tym sygnałem Wi-Fi. Tak. A u Klausa w Czyżowicach pod antresolą jest czarna dziura w Wi-Fi i nikt nie wie dlaczego. No tam jest problem. Powiem tak, z perspektywy 7 bodaj czy 8 lat, jak używamy tego systemu, największe problemy, jakie pamiętam, wystąpiły na targach w Poznaniu, na tej dużej hali. Z metalowym dachem, tak? Z metalowym dachem, tam też wiszą gigantyczne routery Wi-Fi, które sieją po prostu niemiłosiernie, to jest ta sama częstotliwość, prawda, więc... Mhm. Gdzieś tam rozmawialiśmy. Warto to sprawdzać przed imprezą, tak? Czy to wszystko działa. W momencie podłączymy, zrobić test, przejść się z tym manipulatorem po tej hali i po różnych zakamarkach i sprawdzić, czy to wszędzie działa, bo życie pokazuje, że jednak tak nie jest. No dokładnie. Nawet jeden z takich serwisantów Digitraxa kiedyś podczas wystawy w Koblenz sam pytał, jak nam się to sprawuje, ten system, bo no właśnie takie potrafi gdzieś tam chocki klocki stwarzać, więc no nie ma opcji, żebyśmy nie mieli magistrali i gdzieś nie mieć gniazda do pięcia się nagle, gdyby nie można było tego taboru na przykład zatrzymać. Tak? Żeby z Wi-Fi przejść na kabelek, tak jest. Jak najbardziej. Dobrze. Sebastiana Marszała, na tle pozostałych rozmówców słychać ciszej. Seba, musisz się skupić. Seba, mów głośniej. Dobrze. Bliżej do mikrofonu. Artur Olesiński pisze, konfiguracja z autoparowozów może trwać wiele godzin, żeby dobrze zgrać dźwięk z pracy silników, ale wiele taboru na imprezach ewidentnie ma źle dopasowane na przykład prędkość maksymalną lokomotyw. Zapewne. To prawda. Prawda. Przede wszystkim tak, łatwo jest ustawić CV-ki dotyczące jazdy lokomotywy, tak, bo to są niskie numery CV. I je łatwo za pomocą każdego manipulatora korygować. One nie są też te ustawienia skomplikowane. Dużo trudniej jest dokonać konfiguracji dekodera z dźwiękiem, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o zgranie tego dźwięku z jazdą samego modelu. Tam mamy do dyspozycji powiedzmy różne przedziały prędkości, to trzeba wszystko zgrywać. Nie jest to dosyć żmudny proces i tak jak mówiłem, nie da się tego procesu przez telefon czy przez czat, czy przez maila dokładnie podać. Tak. Ja pamiętam, jak Piotrek Karwatka ustawiał właśnie dźwięk w mojej OL-ce, to Zbyszek Molenda siedział przy nim i go strofował, mówił, kiedy jaka ciufa tam ma być, kiedy to ma sapnąć, kiedy tamto, a on tam cierpliwie właśnie jakieś CV-ki wprowadzał. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił, ale zrobił i to działa. No ale parowóz jeździł w kółko wtedy dobre pół godziny i zrobił. Oj, chyba nawet dłużej niż pół godziny jeździł, dokładnie tak. Okej, wracamy do pytań. Adam TT pisze, może było o tym na początku, no nie było. Jaki przekrój przewodu należy zastosować do połączenia szyn? To przynajmniej 1,5 kwadrat. Ale to mówiliśmy o magistrali, a czy od tej magistrali do samej szyny też ma iść 1,5 kwadrat? Bo u mnie są cieńsze, u mnie są milimetrowe.
na przykład. Ale to mówię, jak jest u mnie. Zalecenie jest, żeby było jednak te 1,5 kwadrat. Mhm, jasne. Zwłaszcza ktoś jest miłośnikiem kolei amerykańskiej i jeździ w 5 lokomotyw spiętych razem, to widzieliśmy kiedyś, jak u nas Mariusz potrafił. Tu warto dodać, że każdy odcinek toru zasilamy co najmniej w 2 miejscach. Znaczy dolotowujemy kabelki dolotowujemy... tak, żeby na jednej ciągłej szynie były 2 punkty do prowadzenia prądu. Tak jest. O tym nie powiedziałem rzeczywiście, a to bardzo ważne, Seba. Tak, słusznie. Jakby się gdzieś tam podczas transportu coś odlutowało, to komuś by to nie wyszło, to potem jest problem, że nagle na jednym nie ma oczywiście. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj tak dodam z punktu widzenia elektryka odnośnie tych przekrojów, bo nie tylko problemem jest sama moc, która jest potrzebna do uruchomienia jakiegoś tam modelu, że przekrój powinien być taki, żeby zapewnić przepływ tego prądu, który tam bierze lokomotywa. Nie, to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że im większy przekrój, tym on łatwiej w ogóle ten prąd, tak najprościej można powiedzieć, przewodzi, czyli tak naprawdę jego oporność w stosunku do tego przepływu prądu maleje. I praw fizyki pan nie zmienisz, jak mówił klasyk, tak. Stosując większe przekroje, my zapewniamy lepsze rozchodzenie się całego tego sygnału, tak? Już samym przekrojem powodujemy to, że nasz sygnał, czy tam zasilanie całej makiety, że to jest wszystko w dużo lepszy sposób dostarczane do zakamarków tej makiety, tak? No bo tak naprawdę problemem jest długość makiety. Im dłuższe przewody, im dłuższa makieta, tym większy opór, więc tutaj jakby te przewody im są grubsze, tak naprawdę tym lepiej. I można jeszcze dopowiedzieć coś, co się zawsze pojawia w przypadku jakiegoś solidnego zwarcia. Instalacja elektryczna jest na tyle mocna, jak jej... Że się nie spali. Nie, jak jej najsłabszy element. Aha, no tak, oczywiście. Tak. Dokładnie tak. Cóż z tego, że będziemy mieli przewody po 15 mm kwadratowych, jak będą kiepsko polutowane, albo będą gdzieś potem połączone... Na skrętkę. O 0,5 mm kwadratowego, tak? Jedno złącze wystarczy słabe i cała instalacja tak naprawdę jest taka, jak to jedno złącze. Dokładnie, więc dobra. Wracamy do pytań. Tomasz Par. Dobre pytanie, chyba do Leszka, bo takie kolejowe trochę. Czy można oświetlić wieżę wodną na makiecie? Ja dokończę. Pytam, ponieważ spotkałem się z opinią na pewnym forum modularskim, że w realnej kolei nie były one oświetlane. Jest wśród nas właściciel wieży wodnej, to niech odpowie. Wieże wodne były jak najbardziej oświetlane, no i w tych budynkach były przeróżne rzeczy umiejscowione, więc jak najbardziej oświetlić. Że to oświetlenie pewnie było włączane bardzo rzadko, bo tylko w czasach serwisowania tych urządzeń, bo normalnie wieża była przecież bezobsługowa, nie? Bądź tak jak w przypadku tej wieży, którą wynajmuje Stowarzyszenie w Olsztynie, tam działały urządzenia techniczne, czyli ekipa, która zajmowała się naprawą urządzeń technicznych w całym zakładzie naprawy taboru. Czyli mieli tam schronisko, no jasne, oczywiście. Mogło być na przykład wieczorem zapalone światło, mogło być w każdej różnej porze. No. Jasne, no to już pytanie, jest odpowiedź. Pytanie dotyczące oświetlenia otoczenia. Pierre po trasie pyta, jeśli chodzi o oświetlenie otoczenia, domy, latarnie, inne budynki, czy warto rozbić to na kilka zasilaczy, czy całość łączyć szeregowo pod jeden? Jasne, to teraz ja mogę odpowiedzieć, bo właśnie Klaus mi pokazał, jak powinienem to zrobić na moim kwidzynie. Do każdego punktu świetlnego wyprowadziłem osobny kabelek pod makietę. A Klaus pokazał mi taką malutką kosteczkę, jakieś czary-mary i mówi tak, najpierw się zapalają światełka, potem jest moment, że świecą się wszystkie, a potem po kolei gasną, jest absolutna noc, zostają tylko te światełka, które się świecą całą dobę, czyli na przykład latarnie uliczne i gdzieś tam jakaś lampa słoikowa na budynku, a potem przychodzi ranek i znowu światełka się zapalają i potem znowu po kolei gasną. Prawda, Klausie, że tak było? Oczywiście to taki symulator, powiedzmy, oświetlenia z żyjącym, tak, w cudzysłowie oświetleniem. Można fajnie to zasymulować właśnie, jak w budynku, w poszczególnych pomieszczeniach te światła się włączają, wyłączają i myślę, że w dzisiejszych czasach i dostępności tej elektroniki jak najbardziej trzeba iść w tym kierunku.
Ale to przecież u mnie na Rusinowie działa troszeczkę prostszy układ na zasadzie przekaźnika przełączającego między dwoma pokojami zapalanie się światła. No na przykład, tak, no bo to tam tylko je w jednym budyneczku i też sobie tak właśnie raz jeden się świeci, raz drugi, dokładnie. Mhm. To jakby nieistotny jest może sposób, tak, w jaki my to tylko zrobimy, efekt, to można to, tak, oczywiście. Za pomocą przekaźników to można zrobić nawet, myślę, za pomocą jakiegoś mechanicznego przełącznika z napędem, który tam sobie będzie, tak, powiedzmy, jest, krążył i klikał odpowiednie obwody, ale ważny jest ten efekt, że ta makieta żyje. Jasne. Popatrzcie, jakie to się wszystko skomplikowane zrobiło. Kiedyś po prostu dwa przewody, żarówka, zasilanie i to działało. A dzisiaj w te dwa przewody jeszcze wpinamy komputer. No, no właśnie. Wszystko to wygląda. To mogą być nadal dwa przewody, tylko potrzebny jest wtedy ten komputer z komputerkami. Pytanie trochę komercyjne. Jakie centralki są godne polecenia? Roco, DigiGaze? Klaudiusz może. Najlepiej te, co działają. No, powiem tak, patrząc na nasze spotkania w naszym kraju, tak, mówimy w tym momencie w Polsce, wydaje się, że obecnie najpopularniejszą centralą kupowaną przez modelarzy jest DigiGaze. W ubiegłych latach było troszkę inaczej, ponieważ DigiCase'a nie było, więc różne centrale można było spotkać. Myślę, że Digitrax, myślę, że Roco, myślę, że różne Fleischmanny się zdarzały, także central jest bardzo, bardzo dużo. Ważne, żeby to działało, no tak? Właśnie. Ja jako... No i też... No tak, tak, proszę. Tak. No i myślę, że tutaj trzeba dobrać centralę przede wszystkim do swoich potrzeb, tak? Bo jeżeli my chcemy tylko w domu sobie pojeździć tam jednym czy dwoma modelami, to chyba nie warto kupować jakiegoś tam tak zwanego kombajna, tak? Czyli tam na przykład MasterChefa Digitraxa, tylko kupić jakąś prostą, tanią centralę z zestawem startowym i to będzie działało. A ja nawiązując do tego tematu, to na kilku już wystawach w zachodniej Europie widziałem, jak niektórzy sterowali modelami przy pomocy telefonu komórkowego, zwanego, jak to się nazywa, ten taki z ekranem tym dużym, no wiemy o tym. Smartfon. O, smartfona. Boże, jak ci ludzie się mordowali, żeby dojechać do wagonów, jak oni tym palcem tam napierniczali, a ja miałem taką manetkę z pokrętełkiem i tak myślę, że czasami niepotrzebnie ktoś sobie utrudnia życie, bo ja na przykład od początku telefon mam po to, żeby do kogoś zatelefonować i to do tego jest bardzo dobre, a może do sterowania lokomotywą to takie pokrętełko to chyba trochę lepiej działa. Tak mi się wydaje, może ja jestem człowiek stary i nie potrafię, ale widząc, jak ci młodzi ludzie się mordują tam tym palcem i tam i łup w wagony, no to chyba to nie jest najlepszy pomysł. Ale Leszku, przecież przy ostatnim naszym wyjazdzie do Lahnstein korzystaliśmy z systemu DigiCase'a i z myszki Roco czarnej i naprawdę była super. No super i rzeczywiście nie zerwało połączenia nigdy. No to fakt, jasne. Finezyjność i precyzja działania tych tabletowych aplikacji jest jak ruszanie N57 po prostu. No tak. Chciałem powiedzieć słoń w składzie porcelany, ale no to pewnie też jakaś umiejętność. Ja nie potrafię się tym bawić. Dla nas niewygodne. No my tego nie używamy, bo to jest duże, niewygodne. Tak, tak. Rozprasza przede wszystkim uwagę. Lepiej mieć w ręku pokrętło i patrzeć, co się robi na makiecie, niż skupiać się na tym obrazie. Gdzie dotknąć, tak, tak, dokładnie. Mhm. Ktoś tu jeszcze wspomina, że dodaje do pytania o napędy MP1, są jeszcze napędy firmy Konrad. One są dosyć głośne, ale w razie awarii jest możliwość przełożenia ręcznego. Fajnie, no to duża zaleta na pewno takiego napędu. Nie pamiętam, wiem, że Dominik na swojej szufladzie ma tych napędów dość sporo, nie wiem, czy jest taka możliwość. Ale jeżeli jest, no to fajnie, bo jeżeli można napęd przełożyć ręcznie, to jest to rzeczywiście duże usprawnienie i znowu jest to jakby zgodność z oryginałem, bo przecież w oryginale też jak coś nie pójdzie, to zawsze rozjazd można przełożyć w inny sposób niż centralnie, dokładnie tak. Aczkolwiek te Konrady u Dominika chodzą ładne kilkanaście lat, jeden tam się gdzieś kiedyś spalił dość poważnie, ogrzywym ogniem, ale to tylko na początku i teraz już przez te lata, co Dominik jeździ z tą szufladą, nie ma raczej większych problemów. Ja może powiem tyle, że właściwie każdy napęd, nawet te wszystkie fabryczne, Konrady, MTB i tak dalej,
jakby się uprzeć, to da się je przełożyć ręcznie, tak? To tam nie zawsze jest może tak gołym palcem dostępne, trzeba tam czasami gdzieś coś śrubokręcikiem popchnąć, ale od biedy, powiedzmy, da się to przełożyć, z tym, że moja filozofia jest taka, że obojętnie jaki my rodzaj napędu stosujemy, to zawsze jeden taki napęd zapasowy ze sobą na imprezę biorę. I musi to być wtedy mocowanie do makiety łatwo i szybko wymienialne i w powtarzalnym ustawieniu tego napędu, no żeby potem nie ustawiać go tam o jakiś kąt, nie celować z tym ustawieniem, prawda? No w przypadku MP to jest to dość proste, bo tam się nie ma jakichś komplikacji, to bardziej z siłownikami trzeba kombinować, aczkolwiek teraz takie pytanie, hostce fotografia, to właśnie do tego zmierzę, a ja zadam trochę przewrotne pytanie, czy jak jest odbierany brak elektrycznych napędów? Czy posiadanie prostych napędów mechanicznych jest odbierane jak amatorka, czy też nie? Jeżeli to są napędy mechaniczne w zależnościach, to gratulacje i to pełen szacun. Jeżeli komuś się uda zrobić zależności na mechanicznych urządzeniach, to moje marzenie, ale nie potrafię tego zrobić. Ja nie jestem tak wytrawnym mechanikiem. Sporo takich systemów sterowania mechanicznych widzimy na Zachodzie. Francuzi, Holendrzy tak, to stosują tak. takie... Łącznie ze skrzyniami zależności, tak? Dokładnie tak. Panie Leszku, czy dźwięk w modelach nie jest odbierany przez pana jako niepełny akustycznie? Jest, no pewnie. Takiego zdjęcia, takiego dźwięku jak tu w studio to nie uzyskam nigdy w życiu. No mój Boże, taki tam głośniczek, no co on może zrobić? Ale odkąd pojawiły się takie głośniczki, takie jak kosteczka, a nie takie z membranką, to on się znacznie poprawił. On jest taki rzeczywiście no, solidniejszy. Ale pewnie, że to nadal jest, no mój Boże, no z takiego... Gdyby przez taki głośniczek można było uzyskać pełny zakres, pełną szerokość pasma dźwięku, no to nikt by nie kupował takich wielkich kolumn, altusów czy jakichś innych. No, jasne, że tutaj tak. Tutaj kłania się chyba co najmniej wielkość zero, bo to jest jedyna wielkość, która jest w stanie przebić się swoim dźwiękiem. No albo Marcinie jedynka, tak? To cośmy z Dinskiem widzieli modele tak? firmy KM1 czy Dingler, gdzie dźwięk był taki, że ojej, klękajcie narody. No ale jak lokomotywa ma ponad metr długości, no to w nią... No tam można zmieścić ten głośnik, tak? Który no oczywiście tak. tych niskich tonów, bo te kostki cukru, których my używamy normalnie w naszych modelach, no to nie czarujmy się, tak? One basu to tam nie są w stanie za bardzo żadnego no, z siebie wyciągnąć. Do tego dokładnie. Właśnie zmierzam, że przy jakiejś imprezie większej, przy wystawie, gdzie jest duży szum, dużo ludzi na sali, to no te nasze dekodery w tych małych lokomotywach tak naprawdę nie wyciągniemy z tego. Ale zobaczcie też i jakość nagrania dźwięku, przecież dźwięki do lokomotyw nie są nagrywane w jakichś studiach, tylko są nagrywane z rzeczywistych pojazdów, to też zależy czym nagrywamy. Mateusz H0 PKP pyta, jakie piloty używacie do sterowania pociągami? No używamy Fredów, używamy manipulatorów bezprzewodowych Digitraxa, używamy manipulatorów bezprzewodowych Roco, tych czarnych. Te trzy takie najczęściej. Dokładnie tak. Przewodowe czerwonego roku. Trójki. Ale to jeżeli jeździmy na rokowskiej centralce oczywiście, tak. Czytałem artykuł PMMH0 i wydaje mi się, że dotyczący elektryki to i tak chyba to wysoki poziom. Chodzi o to, że chyba trzeba powiedzieć, dlaczego dioda ma być tu, a nie tu, bo nawet Leszek nie wie, o co chodzi. Klaudiusz, no rozwiąż ten problem. No ja myślę, że te schematy są na tyle czytelne, że jednak wiadomo, gdzie ta dioda ma być. Jak popatrzymy sobie na, powiedzmy, ten układ Arduino Nano, to on ma wszystkie wyjścia opisane, są na tej płytce, tak? Tam są ponumerowane D1, D2, D5, A0 i tak dalej. Więc patrząc na schemat, gdzie też na tym schemacie mamy to ładnie pokazane, do którego pinu to jest wpięte i patrząc na ten układ, raczej nie powinno być problemu, którą diodę gdzie, a diody też są opisane jako czerwona, zielona, pomarańczowa i tak dalej, i tak dalej. Klaudiusz, tu jest pytanie w zasadzie retoryczne od Bognera. Wasz kurs odnośnie elektroniki na makiecie pozwoli zbudować sterowanie osobie z małym doświadczeniem? A może lepiej pozostać w analogu? Zdecydowanie pozwoli zbudować osobie z małym doświadczeniem.
przynajmniej coś podobnego, jak jest w tym kursie, tak? Mówię o osobie z małym doświadczeniem, bo osoba z dużym doświadczeniem na podstawie tego materiału z tego kursu zbuduje coś zupełnie dowolnego, będzie to w stanie bez większych problemów rozbudować do dowolnego układu. Natomiast osoba z małym doświadczeniem będzie potrzebowała trochę poeksperymentować, trochę popróbować, zanim będzie w stanie swój własny układ obsłużyć takim systemem. Ale układ podobny, jak my tam prezentujemy, jak projektujemy, tak naprawdę dla nikogo, kto tylko wyrazi trochę chęci, nie stworzy problemu. No i pewnie to tak jest. Ja według schematu myślę, żebym też zlutował taki schemat, tylko nigdy w życiu bym go nie opracował i nie narysował, bo na tym się nie znam. A jak mi Klaus narysuje, że dioda ma być w tą stronę, to ja ją po prostu tak wrysuję, bo na tej diodce jest taki sam symbol jak u niego tam na tym schemaciku. Dokładnie. No powiem tak, tak naprawdę tworzymy tak zwanego gotowca, tak? Czyli jeżeli ktoś ma podobny układ jak na tym naszym projekcie. A ja przypomnę, narysowałem stację najbardziej typową. Najbardziej typową, malutką stację z jednym torem głównym zasadniczym, z jednym torem głównym dodatkowym i z jednym torem ładowniczym. No po prostu stacyjka typu stacyjka. Dobrze, lecimy tutaj z pytaniami, ponieważ wiem, że już dzisiaj nasza transmisja nie zakończy się o 20:30, bo jest zbyt duża kolejka. Także pytanie, odpowiedź, pytanie, proszę, odpowiedź. Proszę bardzo. Czy istnieją rozwiązania modelowe, by na makietach odwzorowujących mechaniczne urządzenia sterowania ruchem, imitację pętli, owe urządzenia sterujące do złudzenia przypominały te wajchy z nastawy? Tak. Ale to tylko oszustwo, niestety. To znaczy wajcha jest... Dźwignia jest w formie tej mechanicznej dźwigni, a tak naprawdę ona steruje z łączem elektrycznym. To coś takiego jest, widzieliśmy to na paru wystawach już, ale to i tak samo nie zbuduje zależności. To nie ma zależności mechanicznych, to są też zależności elektryczne, jeżeli ktoś się w zależności bawi. No tu jest pytanie o film. Czy można zrobić film z budowy, na przykład jak zrobić zwrotnicę z mechanicznym zwrotnikiem, na przykład od Weinerta, bo jest to ten silnik, bardzo by pomógł. Pewnie, wszystko można, tylko mówię, pamiętajcie, że my na co dzień, gdybyśmy z tego żyli, to pewnie taki film by szybko powstał, ale to jest wyłącznie nasze hobby. My zawsze mamy dylemat, ja o tym wam mówię. Jeżeli się spotkamy, nawet w jakimś tam niewielkim gronie, to zawsze jest pytanie, modelujemy? Robimy coś, czy robimy film? Bo pogodzić się tego nie da. Wykonywanie filmu, realizacja filmu, no niestety no, powoduje destrukcję w zabawie. Dlatego film na oprowadzeniu ruchu kolejowym chodzi w mojej głowie od ponad 5 lat. I nigdy go nie mogę zrealizować, bo musiałbym ordynarnie przerwać zabawę na makiecie modułowej i powiedzieć wszyscy... won, a na 3 godziny makieta moja i ja będę po kolei kręcił sceny zapowiadania pociągów, wypełniania R-149 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprawa prosta. Adam TT, pytanie chyba do Klaudiusza, bo ma opanowane serwa. Czy można w jakiś sposób zapanować nad ruchem serwa przy włączaniu zasilania? Serwa mają w momencie włączania zasilania tendencję do niekontrolowanego szarpnięcia. Tak jest, zgadza się, mają taką tendencję. No, trzeba nad tym popracować programowo, tak? Można, bo to pewnie jest na to kilka sposobów na rozwiązanie. W przypadku takich układów, jak ja preferuję, czyli Arduino plus servo, można zrobić tak, że w ustawianiu tej konfiguracji początkowej tego układu zapamiętujemy pozycję serwa, tak? Z poprzedniego jego użycia i wtedy nie ma tego gwałtownego ruchu, tego szarpnięcia. W momencie, kiedy tego nie ma, to serwo przy włączaniu układu wraca do swojej pozycji wyjściowej. Każde serwo w przypadku użycia go z jakimś układem sterującym ma swoją pozycję startową. I właśnie, żeby nie było tego szarpnięcia, trzeba tą pozycję startową zapamiętywać jakby po każdym użyciu serwa. Więc jedynie, co mi przychodzi na teraz do głowy, to jest właśnie zapamiętanie tej pozycji tego serwa, tak żeby przy kolejnym starcie program czy sterownik wiedział, gdzie ono się znajduje. Tutaj Norbert Tkaczyk, jeszcze jest taka dyskusja tutaj o tej wieży wodnej, że w Tosowskim gdzieś tam były łazienki z wannami, w tych wieżach wodnych ogrzewanie. No tam wody tam na pewno nie brakowało. Więc musiało być, to jakaś kultura, że nie ma oświetlenia.
Jakiej firmy warto zakupić oświetlenie na makietę? Czy jest jakaś lepsza firma niż OMAK? Oraz jak zrobić efekt mrugającej lampy ulicznej? Latarnie, no to oświetlenie na makiecie, no to OMAK. No, musimy powiedzieć, że OMAK to robi dobre, bardzo ładne lampy uliczne, bo Sylwek to nasz kolega i rzeczywiście stara się odwzorowywać w miniaturze naprawdę rzeczywistość, więc tak. No, no. On cisnął, zrobił mi takie łyżki, że czapka z głowy. Ale Zbyszek Klub Amateur bardzo szeroko. No więc właśnie, no, stare lampy, które ja stosuję od Zbyszka Kluby, też uważam bardzo ładnie, imitują oryginał. Ale o efekt mrugającej lampy ulicznej zapytamy Klaudiusza. A no dokładnie. No tu sposobów zapewne jest tyle, co twórców, więc można od jakichś najprostszych, mechanicznych powiedzmy systemów, gdzie mamy jakiś obrotowy powiedzmy włącznik, który co jakiś tam obrót włącza czy wyłącza tą lampę, aż po prostą elektronikę na tranzystorach, gdzie budujemy coś takiego, co się nazywa przerzutnik bistabilny, czyli prosty układ kilku tranzystorów z kondensatorami, tam regulujemy częstotliwością tego mrugania, aż po to, co na dzień dzisiejszy można zastosować, czyli jakieś proste układy mikroprocesorowe, gdzie już programowo programujemy, jak ta lampa ma sobie dokładnie migać. Czy ona tam miga z jakąś równą częstotliwością, powiedzmy raz tam na 30 sekund, czy miga nieregularnie, czy jeszcze tam jakiś inny pomysł na to mamy, to możemy sobie to właśnie za pomocą układów mikroprocesorowych symulować. No właśnie tak, Janusz przecież na swojej makiecie ma latarnię morską i ma zaprogramowany sekwencję mrygania, tak jak dana latarnia morska. Tak jak w jastarni, tak, dokładnie, on tam ściągnął skądś, ile sekund to tam się świeci, ile gaśnie, potem, bo to jest taki odpowiedni kod. Tak, rzeczywiście tak dokładnie. To jest robione. Czyli każdy, kto ma jakieś tam podstawowe pojęcie o elektronice, powinien sobie coś takiego gdzieś wystrugać, prawda, Klaudiusz? Nie powinien to być większy problem. Mając dzisiaj internet, tak, w zanadrzu, bez problemu znajdziemy źródło, w jaki sposób to podłączyć. To tak naprawdę jest jedna dioda plus opornik i jakiś najprostszy sterownik, tak? Czy to będzie jakieś Arduino, czy jakieś tam tranzystory do ogarnięcia przez każdego. Dobre pytanie od Jarka Franczyka. Jak oceniacie niezawodność stosowanych na makietach mini żarówek, diód, budynki, latarnie? Spaliły się wam kiedyś? Czy są bardzo niezawodne? W Lewinie najstarsze żarówki mają 30 lat i świecą. U mnie na zielonej makiecie, która ma 15 lat, przeszło, spaliła się jedna mini żarówka tylko za ten cały czas. Także... Na Rożkowie są tylko diody i z żadną nie było do tej pory problemu. Aczkolwiek montując to wszystko, trzeba brać pod uwagę, że jakby się coś spaliło, no trzeba wiedzieć, jak to bez specjalnej jakiejś takiej dewastacji wymienić, tak? Albo założyć, że trudno wtedy tam oświetlenia nie będzie, bo ja mam też takie budynki, do których już nie dojdę niestety. Leszek, do ciebie uwaga tutaj. Tak. Uwaga do ciebie od Bartłomija Koprowskiego. Leszku, nie mów o sobie stary człowiek. Jak się ma hobby, to się jest młodym zawsze. Ale, Bartłomieju, duchem tak, no ale łysina i gęba mówi sama za siebie, no tego się nie oszuka. Pytanie, czy można zrobić listę rzeczy potrzebnych, tak zwanych, do zbudowania makiety, to znaczy kleimy szynę do podkładu, takim klejem do malowania szyn, jak na zdjęciu. Kurczę, nie zabijajmy modelarstwa. Modelarstwo to jest właśnie szukanie swoich technologii, szukanie swoich materiałów. My się staramy podpowiedzieć, ukierunkować. Możemy podpowiedzieć, że może nie tak, ale gotowy przepis, słuchajcie, takie prowadzenie po palcu ze wszystkim, jaki klej, ile jeszcze wagowo, ile dozować, to przecież nie o to chodzi, kurne. Dobry gitarzysta to nie ten, który kopiuje drugiego gitarzysta, jakiegoś Claptona, tylko który stanie i zagra sam. Taki był jeden, on młodo umarł. Jak on się nazywał? Jimi Hendrix. I on nagle zaczął grać inaczej. I nikogo nie kopiował, tylko potem zaczęli kopiować jego, ale nikomu się tak naprawdę nie udało. I o to chodzi w modelarstwie. Bądźmy, jak to teraz ładnie mówią, kreatywni. O Jezu! Dobra, jedź dalej z pytaniami. Ktoś zwraca uwagę, modele PKP-187. Problem niskiej jakości dźwięku nie jest w głośnikach niestety, a w dekoderze.
To znaczy w systemie. Przypominam, że głośniczki w telefonach są dużo mniejsze, a jakością wymiatają. Trochę racji jest. Jakby nie pewnie było. Tak. Coś racji w tym oczywiście jest, jak najbardziej. Trzeba się z tym zgodzić. To na pewno jest problem dużo szerszy, tak? Nie można tak ogólnić, czy jest problem w dekoderze, jest problem tylko w głośniku. Ja myślę, że przy tej miniaturyzacji to problem jest ogólnie we wszystkim. Miniaturyzacji, tak? Można powiedzieć, że żeby dobry dźwięk wydobyć, to tak jak Leszek już tu wspomniał, to te głośniki, te altusy, te kolumny, tak? Takie metr wysokie, wtedy jest dobra jakość dźwięku. No a my tutaj... Tak, właśnie jest takie pytanie, czy może dałoby się pod modułami umieścić jakiś system z większymi głośnikami? A jasne, no przecież mamy u Seba, no u ciebie jakieś ptaszki śpiewają, prawda? Tak, no u mnie to akurat jest puszczane z tableta, natomiast makieta, którą otrzymaliśmy od Rika, tam no jest zastosowany system dźwięku i trzy głośniki, które są uruchamiane z przycisków po odpowiedniej sekwencji. Tam jest akurat nagrany dźwięk wodospadu plus wysadzania skał. A ja u siebie mam tak samo dźwięki różnych zwierzaków, różnych ptaków. Pod makietą na stałe jest chyba na rzepie przyklejony stary telefon komórkowy, jakiś pierwszy smartfon, trup totalny, jest podłączony do zasilacza i przez Bluetooth łączy się z małym głośniczkiem JBL-a i nadaje przez cały dzień. Ale Marcinie, ty masz tam jeszcze jedną rzecz przy rogatkach. Tam jest najlepszy system dźwięku. Tak, to jest system dźwięku. Oj, to niektórzy, znaczy nasi widzowie mogą nie wiedzieć może nawet, co to jest. To jest Walkman, ale to taki rodem z lat 90. Tak, tak, rogatki jak się uruchamiają, to włączają poprzez przekaźnik. Ale działa. I tam na kasecie strupa w koło leci. Tak, ale to nie włączam tego, bo to ten dźwięk tam nie jest do końca doskonały, więc stary temat. To ja może powiem, że mi akurat odnośnie dźwięku udało się na makiecie zrobić tak, że mam kilka głośników takich o średnicy mniej więcej 2-3 cm, tak, wbudowanych w makietę. W tych miejscach, w których ten dźwięk się powinien wydobywać, tak? Czyli jeżeli tam na przykład kaczki na stawie gdzieś tam sobie kwaczą, no to ten głośnik jest w zaroślach przy tym stawie ukryty bezpośrednio. Z tym, że oczywiście musimy jasno powiedzieć, że to jest dźwięk tła, otoczenia, dźwięk krajobrazu, tak, że tak powiem, a nie dźwięk taboru, tak? No, bo tabor jakby to by było trochę trudno zgrać, że tak jak lokomotywa jedzie, tak dźwięk tej lokomotywy się przesuwa wzdłuż makiety. To już wtedy sprawa jest, myślę, dużo poważniejsza. Znaczy, taka możliwość do zrobienia, jeżeli by było na takiej makiecie prezentacyjnej, jak na przykład dokładnie, tej Urika, to tylko wtedy dwa dekodery są umieszczone i jeden w lokomotywie, drugi gdzieś na makiecie. Ale to mówimy o przemieszczaniu tam rzędu metra, półtora czy dwóch, tak, a nie o jeżdżeniu po makiecie modułowej, jasne. Mhm. No słuchajcie, no 20 lat temu zasilacz FZ1 był hitem sterowania makietą. Kto wie, co będzie za 20 lat? Kto wie? W każdym segmencie głośnik plus synchronizacja tego wszystkiego z dekoderem. Być może. Tutaj Jędrzej Sroczyński pyta Leszka, skąd wziął dźwięk do OL-ki? Z Wolsztyna. To Darek Gulowaty pomagał w nagrywaniu. I jeszcze jedno pytanie do Leszka. Jakiego oświetlenia używa do pomieszczeń w budynkach? Oj, przeróżnego. I żarówkowego, i diodowego, małe diody, duże diody, diody SMD, dobrze je nazywam, Klausie, tak? SMD, takie malusieńkie? SMD, tak. Tak? I żaróweczki, jak żaróweczkę widać, to mikrożaróweczka, jak nie widać, to może być większa, tak samo wtedy dioda może być większa, przeróżne, a często jeszcze transparentną farbą leciutko je barwię, żeby we wszystkich pomieszczeniach nie było takiego samego światła. Zwłaszcza te słoikówki tak zwane na zewnątrz, zrobimy właśnie z mikrożarówek. Dokładnie tak. Mhm. Fajnie imitują klosz od razu, nie? Tak, tylko trzeba białą obwódeczkę i słoikówka na zewnątrz, jak znalazł. Mhm. Tak, osiągamy tak naprawdę za jednym zamachem dwa fajne efekty. Tak. Jakie światło by najlepiej pasowało do hali napraw, tak zwane oświetlenie, zimne czy ciepłe? No jak świetlówkowe to zimne, jak żarówkowe to ciepłe, to tak jak w oryginale. W zależności od tego, co zastosowano. Dokładnie. I co było akurat w magazynie, więc można by je równie dobrze pomieszać, tak jak były świetlówki o różnym odcieniu, tak? No, dokładnie. Także to podpatrujmy oryginał. Pójść do hali napraw i sprawdzić, co tam świeci. Właśnie. Tak? Czy swoje makiety, trochę nie na temat, czy swoje makiety trzymacie w domach, i fragmenty w formie prezentacyjnej z oświetleniem tłem? No, to moja makieta jest schowana w kartonach, w szafie, specjalnie do tego w domu przygotowanej akurat. No, moja tak samo.
No jedna stoi na widoku. No jedna stoi, no teraz nie na widoku, bo ona stoi troszeczkę gdzie indziej, no ale to tam w poprzednich odcinkach było widać, ale to dlatego, że ona po prostu jest, jest w przebudowie, ona trafi zupełnie gdzie indziej. No moje makiety wszystkie w pudełku, w magazynku makietowym. Moja w piwnicy, w kartonie. Tutaj tak. jest pytanie, czy nie chcielibyśmy wdrożyć jakiegoś Patronite'a. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Nie, mamy z czego żyć, mamy z czego się utrzymywać, także to odpada w zupełności. To jest nasze hobby. Modelarstwo kolejowe H0TT. Będąc na wystawie w Sosnowcu, to mogę śmiało powiedzieć, że Czesi mają makietę modułową, gdzie mają wajchy połączone drutami do zwrotnic, a nie jakieś oszustwo, że niby wajcha, ale jednak elektryczna. No, jeżeli mają mechanikę, no to ja mówię, to widziałem też takie makiety i w Lipsku, i gdzieś tam we Francji, i gdzieś w Holandii, oczywiście. Jeżeli ktoś jest dobrym mechanikiem, żaden problem. Oj, Klaudiusz, słuchaj, Rafał Bednarz pyta, co myślicie o wykonaniu serwa ze starych stacji dyskietek? Miękka mechanika. No powiem szczerze, nigdy czegoś takiego nie stosowałem, ale jak jest to działające serwo... A nasz wspólny kolega Felix z Sopockiego klubu stosuje powszechnie, bo wiem, że całe swoje taką pocztę z bocznicą pocztową właśnie zrobił otwieranie bram tych wszystkich cudów, zrobił, bo mi o tym mówił, że wykorzystał właśnie od komputerowych tych tam CD właśnie te silniczki. Tak. I bardzo fajnie działa. No jak ktoś ma do tego dostęp, to są dużo bardziej precyzyjne napędy, tak, niż te takie modelarskie serwomechanizmy, więc jeżeli ktoś ma dostęp do właśnie starych komputerów czy tych stacji dyskietek i potrafi zadać sobie na tyle trudu, żeby to porozbierać i tego nie zepsuć po drodze, to jak najbardziej można to fantastycznie wykorzystywać właśnie w modelarstwie. No tak, tylko trzeba umieć, oczywiście. Dokładnie, małym kosztem albo nawet za darmo, dokładnie. Zatem zgłaszam swoją gorącą prośbę o film, jak zrobić porządną wykolejnicę. Oho. Marcin, to chyba ty będziesz najbliższy tego. No ja właśnie. Ja będę montował wykolejnicę, którą właśnie przygotowuje Zbyszek Kluba. Nie wziąłbym się za budowę tego samemu, podobnie jak ze zwrotnikami, na które czekam. Więc. Choć zainstalowanie wykolejnicy to też jest dla modelarza jakieś tam wyzwanie. To nie jest łatwe. No Leszku, myśmy się trochę namęczyli z tymi namęczyli. Tak, dokładnie tak. No nie jest to takie proste. Czy zwrotnica ręczna, sterowana na przykład palcem na makiecie PMM jest dopuszczalna? No jeżeli jest to rozjazd przekładany w oryginale ręcznie i nie jest w żadnych zależnościach, tylko gdzieś na torach bocznych, gdzie rozjazdy obsługuje drużyna, jak najbardziej. Wszystko wzorem oryginału. Jeżeli oryginał przekładany jest ręcznie, to zginął obraz. Halo? O, już. Pojawił się, przepraszam, ale zginął mi na chwilkę obraz, ale widzę, że się słyszymy. No to już jest okej. Okay. Pewnie coś na łączu. Jeżeli coś w oryginale jest przekładane ręcznie i nie jest w zależnościach, pewnie. Co to za problem przekładać rozjazd ręcznie? Ale no nie w torze głównym zasadniczym. Chyba, że jest tam jakiś zameczek, że można ten rozjazd zamknąć, kluczyk wyciągnąć do skrzyni zależności. Wtedy proszę bardzo. Ja widziałem gdzieś takie fajne zdjęcie, jak ktoś miał do boku makiety przykręconą taką 10-centymetrowej wielkości ręczną wajchę. To był jakiś taki oczywiście, tak. Takie też widziałem normalnie z przeciwwagą i normalnie z zamkiem zamykającym położenie. Widziałem też na którejś makiecie, ale już nie pamiętam na jakiej, tak? Tutaj Baltazar Gąbka pisze, że liczyłem, że na przejeździe będzie system z dzwonkiem i kowadełkiem wbijającym ostrzegawszy sygnał. No jest, no jest. Na Karninie jest. Nie, u mnie jest, ale tam troszeczkę taki niedoskonały. Na Karninie też jest za pomocą MP3, no ale jest. Jest. Kuchnia pełna naparzanek pyta, czy istnieją dekodery dźwiękowe do wagonów w wielkości H0? A jakie dźwięki miałyby emitować? No jedynie co możemy powiedzieć, że nasz kolega Felix zainstalował w wagonie pocztowym, bagażowym, otwierane drzwi za pomocą serwa i tam jest sterowanie z dekodera. Ale ja już wiem,
Tomek, Tomek Florczak ma kury, że jak wagon ruszy, to tam się coś włącza i te kury tam gdaczą mu w tym wagonie. Tak, tak, tym wagonem nawet trzeba gdzieś tam delikatnie manewrować, on jakiś taki ma, nie wiem, żyroskop w środku czy co, jak gdzieś tam się manewra, gdzieś tam coś się zrobi niefinezyjnie, to rzeczywiście pyskują tam te kury w środku. Tak, 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 także można, to... można. Tak, najbardziej. Wikol, jaki jest fajniejszy i który się lepiej poddaje? Ha. Oryginalny. Oryginalny, no Wikol. Przede wszystkim trzeba patrzeć na datę produkcji. Tak, tak, i nieoszukany. Trzeba, no. Dokładnie. Na pewno, jedno jest pewne. Wikol po tym, jak przemarznie gdzieś... To do kosza. Jest problem jakby z jego przeźroczystością, jak wyschnie. Potrafi być taki mętny, taki szary, więc... Jeśli to chodzi, samo tak. Czasem też może Wikol spleśnieć, więc też... Może, też tak, niestety, zwłaszcza jak się rozcięcia go wodą. Ja może powiem tak, jest jedna taka polska firma, nie będę tu lokował produktu, ale zaczyna się na literę L jak Leszek notabene i ta firma produkuje bardzo, naprawdę bardzo dobrej jakości Wikol. No, pewnie tak. Jakie są najmniejsze słoiki? Czy wiecie, która jest godzina? Bo ja tak spojrzałem sobie na zegar, a my tu w najlepszym, ale dobra. 11 minut po czasie. Jasne, Marcin czyta. Jeszcze z 5 pytań przeczytam, także... To może, Marcinie, to ja tylko zajrzę jeszcze. 162 osoby nas oglądają, bardzo nam miło, ale to nas utwierdza w przekonaniu, że chcecie tego słuchać, o czym mówimy. No i fajnie, że jest w miarę stałe grono, bo ilość oglądających świadczy o tym, że no, większość z was to stali bywalcy naszych spotkań. Bardzo nam miło, jak zwykle chylimy czoła. Marcinie, dalej. No to lecimy dalej. Gdzieś w waszych filmach też był wagon z automatycznie otwieranymi drzwiami. No właśnie, to był wagon Felixa. Tak, tak. To jest z Sopockiego klubu. Jak zrobić obracany zwrotnik na podstawie atrapy na przykład Auhagena? Te części są tak kruche, że nie wiem, jak się za to zabrać. No nie, no i raczej... To chyba nikt z nas nie praktykował tego, korzystamy nie. Albo z modelu... Kupić ruchomy, kluby, tak, metalowy. Będzie... Kupić metalowy, zdecydowanie, tak jak Sebastian mówi. Klaudiusz, Jakub Rokosz pyta, oj, uciekło mi pytanie, czy jest możliwość zrobienia działającego skrzyżowania toru wońskiego i normalnego bez modułu pętli? Ja odpowiem, świętej pamięci Andrzej Sadłowski takie zbudował i był bez żadnych modułów pętli, był po prostu pstryczek, elektryczek, a właściwie przełącznik, że jak był wciśnięty, to obwód był zamknięty w torze normalnym, jak był wyciśnięty, to był zamknięty w torze wąskim. Czyli po prostu to skrzyżowanie było wyizolowane, całkowicie wyizolowane i działało, bo sam po tym jeździłem. Czyli analogowo, a co na to Klaus, elektronik? To było zrobione tym pstryczkiem po to, żeby nie doszło do kolizji, tak? Z jednej nie tyle strony, do kolizji, żeby nie było zwarcia, żeby się plus z minusem nie spotkał na krzyżownicy. No ale to właśnie chcę powiedzieć na temat tego zwarcia, tak? Wszystko zależy od tego, jaką krzyżownicę zastosujemy, tak? Bo jeżeli jakiś gotowy produkt, tam dajmy na to Roko czy czegoś innego, no to wiadomo, że tam te szyny są spięte ze sobą i na tym się nie da, tak? Bez jakiegoś pstryczka. Ale jeżeli się pokusimy sami o to, żeby polutować takie skrzyżowanie, to my tych szyn w ogóle elektrycznie ze sobą nie musimy tam łączyć jednych z drugimi. I wtedy tak naprawdę da się to zrobić bez używania żadnych układów. Jasne. Tylko teraz pytanie jest takie, nie? Czy warto cokolwiek wyizolowywać, czy nie prostszy jest właśnie pstryczek, bo przecież jak jedzie pociąg przez skrzyżowanie w poziomie normalnotorowy, no to nie może jechać wąskotorowy i odwrotnie. No, dwa i pociągi... to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie. I to jest rozwiązanie również mające znamiona urządzeń sterowania ruchem. Gdyby to jeszcze powiązać ze wskazaniami semaforów, kurczę, to mamy pełną zależność. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze jest pytanie o zwrotniki. No zwrotniki stosujemy albo od Zbyszka Klub, ewentualnie chłopaki mają z Weinerta, ale też się sprawdzają. No to mówiliśmy o tym. Tak. Stabilne. Pytanie było tutaj, dotyczące samochodów takich sterowanych zdalnie na naszej makiecie. No nie mamy czegoś takiego, nie kojarzę, żeby któryś z chłopaków się... Nie, nie mamy. Nikt nie ma. Zbyt wiele... Chociaż w Lipsku widzieliśmy, i zresztą jest nagrane na filmie, naprawdę...
wiatce na prom wjeżdżali samochodem zdalnie sterowanym, dokładnie, potem wjeżdżali z tego promu. To ten system Polera, który tak gdzieś... Nie, to był normalny system, to RC było. To było zdalnie sterowany RC, model. Tak. Chłopaki mają normalnie wielkie takie radia do... Tak, taki system RC jak dużymi samochodami, tak. Tak, dokładnie. I się jeździ tymi modelami po makiecie. No słuchajcie, no to by było tyle z takich pytań na dzisiaj, bo one by tak wiecznie szły, my byśmy tutaj siedzieli do północy. No pewnie tak. 15 minut. No. Słuchajcie. O właśnie. Tak. Lipsku to i rowerzyści byli ruchomi. Ale rowerzyści to nie, to system mojego kolegi z Holandii, to Loek, on ma na to nawet certyfikat i patent, to jest Magnorail system, to Loek wynalazł już wiele lat temu i rzeczywiście pierwszy raz jak zobaczyłem, jak po jego makiecie jeździ rowerzysta, to byłem zdziwiony, jak on to zrobił, teraz już wiem. To chyba było w 2012 roku w Utrechcie. Tak. No to i cóż? Tyle, Artur Olesiński, dobrze. Dobrze, ostatnie pytanie, jako że czas się kończy, zrobicie, jak zrobić dobry rozkład jazdy? No to Lesiek, pytanie do ciebie. Mój Boże, no rozkład jazdy jest tu. I od tego się zaczyna. Ja nie używam żadnych programów do układania rozkładu jazdy. Jedynym moim programem jest program graficzny. Ja rysuję po prostu wykres ruchu w AutoCADzie. Nachylenie linii rozkładowych mamy mniej więcej opanowane, wiemy jak prędkości, a później pozostaje analiza każdej stacji i czas. Jeżeli założymy na manewry 5 minut, to będzie guzik nie zabawa w kolej. My bardzo często, na przykład na zielono ostatnio założenie było obsługi, pamiętam, 20 minut i maszynista miał co robić ze zdawczego. Także no. Ale to trzeba chcieć się tak bawić, tak? Bo jeżeli ktoś jest zainteresowany gdzieś tam ganianiem się od punktu A do B, oczywiście. No to on się w tym nie zajmie, jak najbardziej. Ja taki rozkład też przygotowuję dla... Wystarczy 3 makiety, tak? I można się bawić z tym w nieskończoność. Oczywiście. Ja taki rozkład też przygotowuję właśnie na ganianie, taki rozkład równoległy, nasycony, jak to mówią fachowcy od rozkładu jazdy, ale on jest uruchamiany tylko wtedy, jak do makiety się nasze PMM-owe dzieci dorwą, bo one sobie tam lubią pojeździć w tą i nazad i nic więcej. Właściwie pokolejkować, no ale to, że tak powiem, produkt uboczny PMM-u. I tylko na spotkaniach zamkniętych. Oczywiście i to praktykujemy wyłącznie, jak jesteśmy na spotkaniach zamkniętych i jak nam się jazdy rozkładowe po prostu znudzą. No, to cóż, no i tak, to tyle. Także, moi drodzy, 159 osób, czyli ekipa w miarę stała. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Rozmawialiśmy o elektryce i o elektronice, zahaczając trochę o tematy pokrewne, ale bardzo bliskie tym tematom. Myślę, że... Ale za tydzień już mamy pomysł. Ale mamy pomysł na za tydzień. W związku z tym, że mamy już, przypomnę, skrzynkę, nie lubię tego słowa, podstawę makiety, że mamy tor z odpowiednią geometrią, że mamy ukształtowany teren wokół, że mamy zrobiony krajobraz przyrodniczy, czyli jakieś trawy, zieleń, piaski i te rzeczy. Mamy już podłączone zasilanie, mamy podłączone budowlę i tego typu rzeczy. Pozwolę sobie zaproponować taki temat na następny raz i przybliżyć tajniki różnych obiektów, oczywiście w pewnym skrócie, bo technik wykonywania takich obiektów jest zawsze tyle, ilu modelarzy. Bo każdy modelarz ma swój pomysł i bardzo chętnych pomysłów uczymy się od naszych kolegów modelarzy, bo mają czasami takie pomysły, że nam się w głowie nie śniło. Ostatnim pomysłem, który wdrażamy, są płyty piankowe. Teraz ta-da-dam, reklama. O płytach piankowych przeczytacie w ostatnim numerze Świecie Kolei, ponieważ rozpoczął się cykl artykułów kolegi Ricka Martensa, belgijskiego modelarza, który te tajniki postanowił udostępnić również polskim modelarzom. I na koniec wyszła reklama. Moi drodzy, dziękuję wam za udział, dziękuję moim kolegom, Klausowi, bo to dzisiaj właściwie był jego temat. Klausie, dzięki. Oj, Klausa coś nam troszkę zrywa, ale słyszymy. Sebastianowi, który go wspomagał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc. I Marcinowi, który jak zawsze reżyserował i ogarniał to wszystko technicznie. Dzięki, Marcinie. Dzięki bardzo. Tak. No co? Do usłyszenia za tydzień. Tak zawsze. Trzymajcie się zdrowo i uważajcie na siebie, bo czas nadal trudny. Take care, healthy. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i jeżeli wszystko ułoży się dobrze, zapraszamy już za tydzień, w piątek, oczywiście o 19:30. Cześć.